Mam nadzieję, że tego nie kręcisz. Co zrobiłeś z tymi 200? Nie, nic. Cześć. Witam Was z Egiptu. Jestem tutaj wraz z moim dobrym, wieloletnim kolegą, przyjacielem Arturem Dąbrowskim, ksywa Siwy. Chciałem z nim porozmawiać na temat jego próby osiągnięcia głębokości 200 metrów. Siwy, stresujesz się wywiadem? Nie. Wiadomo, że nie, bo ty pracujesz w telewizji przecież, nie? Czy masz jakieś takie związki z telewizją? No tam trochę rzeczy robiłem. A twoje najsłynniejsze dzieło to? To zależy, czy patrzymy na głębokość, czy na długość. Nie, na filmy. Na filmy? No zdecydowanie Deep Love. Deep Love. Świetny film, taki no pokazujący gdzieś tam walkę też ze swoimi słabościami. To jest na razie dla mnie projekt życia i nikt mi już tego nie odbierze. Okej, dobra. Słuchaj, powiedz mi, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z nurkowaniem? Skąd to się w ogóle działo w tobie? Byłem na festynie harcerskiej, znaczy na święcie chorągwi to się nazywało kiedyś. Byłem harcerzem. Okej. I poszliśmy i tam się wystawiał harcerski klub podwodny Wanny. Miałem wtedy 17 lat. Wow, to już trochę nurkujesz. 33 lata. Okej. No i zobaczyłem ogłoszenie. Po prostu, chwyciło. Po prostu, od razu. Ziarno na podatny grunt. Ja wcześniej, zanim w ogóle zacząłem nurkować, to więcej czasu wolałem spędzać pod wodą niż nad wodą. I na przykład, zanim poszedłem na kurs, ja przepływałem już 50 metrów bez płetu, bez niczego. Okay. Na inflanckiej. Okay. Czyli zawsze miałeś jakąś taką podatność. Tak. Tak. Więc jak tylko dostałem szansę, to... Okej, okay. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na nurkowanie techniczne? No bo nurkowaniem się ogólnie dużo osób potrafi zachwycić, ale skąd jakby ten wątek, ten kierunek? Bardzo prosta sprawa. Po prostu po pierwsze dlatego, bo są rzeczy do obejrzenia, które są głębiej. I w momencie, kiedy już wykonałeś ileś tysięcy nurkowań, obejrzałeś te same rafki, te same rybki i tak dalej, zaczynasz szukać czegoś dalej, czegoś nowego. Chociażby wrak, który leży głębiej. I okay. Normalnie jest niedostępny, czyli, dopóki nie zaczniesz nurkować technicznie. Czyli rozumiem, że nurkujesz technicznie już długo. Dokładnie pierwszy kurs techniczny zrobiłem w 2001 roku. Okej, okay. To już jest sporo czasu. Czyli te 200 metrów to nie jest jakaś taka fanaberia, że sobie wymyśliłeś, a szczele. Nie, to się wzięło z tego, że bym chciał sprawdzić możliwości, moje możliwości zanurkowania na twinsecie, zwykłym twinsecie, żadnych dziwolągów pod tytułem 2x20 i tak dalej, i tak dalej. Tylko zwykły twinset, 2x12, no tutaj w Egipcie 2x11. I zanurkować i wykorzystać go w ten sposób, żeby zostało mi po nurkowaniu rzeczona 1/3 gazów. Okay. Czyli tak książkowo, ile powinno zostać. Czyli sprawdzić możliwości nurkowania na zwykłym twinsecie. Okej. Okay. Zachciałbym to jeszcze rozwinąć, ale powiedz mi rodzinnie. Jak wygląda u ciebie rodzinnie? Masz dzieci, zdaje się. Mam. Chyba sporo. Czwórkę. Czwórkę, to jest dużo. Tak się trafiło. Okej. Okay. Czyli wiesz, chodzi mi o to, żeby pokazać też to, że taki aspekt rodzinny, jesteś stabilny jakby w tym swoim takim życiu prywatnym. No nie masz jakichś zapędów, wiesz... Nie. Bezsensownych nie, jakby, nie? Nie, że, nie, że w tych 200 metrach nie chodzi chyba o to, żeby po prostu zrobić je dlatego, żeby je zrobić, żeby się cyfra zmieniła. Nie, to jest wszystko tylko po to, żeby sprawdzić możliwości zwykłego twinseta i właściwie tego, na co mnie stać. Tylko tyle. Okej, okay. Spędziliśmy tutaj, czy ty spędziłeś tutaj 2 tygodnie. Ja dojechałem tutaj z grupą perfonurków, żeby cię tutaj wspierać w tym 2. tygodniu, czyli wtedy, kiedy miały być te największe głębokości, tak. Największe nurkowania. Jak oceniasz w ogóle podejście tutaj miejscowych Egipcjan do tematyki jakby tego, żeby to zrobić bezpiecznie? Czyli chodzi mi o te, bo tam wrzucaliśmy jakieś posty na Facebooka w związku z tymi badaniami, lekarzami, ciśnieniem. Jak to oceniasz? Bo było trochę zamieszania, miałem takie odczucie. Tak, było takie zamieszanie, ponieważ nie rozumiem dlaczego... Dlaczego nie, że tak powiem, nie uznaje się badania ciśnienia pierwszego?
Czyli, że a, to może sprawdzę drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i w ten sposób, o, panu rośnie ciśnienie. No ale teraz tak, jeżeli ja jestem zależny od lekarza, który przychodzi, mi mierzy ciśnienie i zaczyna mi powtarzać, mi zaczyna po prostu, ja się zaczynam wkurzać, bo to jest od czegoś, nagle staje się zależny. Lekarz odjeżdża, 30 minut później ja mam normalne ciśnienie. No wiem. Mieliśmy też takich trochę przygód z tymi lekarzami. Zresztą bardzo miły człowiek ten lekarz i w ogóle fajnie mi się podobało to podejście, że im tak zależy na tym, żeby to było bezpieczne, żeby to było okej. Ale tak jakby oni by się po prostu mega bali się tego w ogóle, tej próby, i oni trochę chyba nad wyraz chcieli pokazać, że nie, że ten lekarz po prostu mierzył to ciśnienie za jednym, za drugim, za trzecim razem, coś mu tam rosło, coś mu spadało. Przecież byłeś, pierwszy pomiar był 120 na 80, tam tak, nie było tak, się do czego czepiać. Tak, tak. Ale za chwilę drugi lekarz, on wskazał drugiego lekarza, żeby ten drugim je zbadał, na tej samej ręce, czego nie powinno się robić w odstępie minutowym, no tak. A potem jeszcze druga ręka i to dokładnie też dwa pomiary, jeden po drugim. No. W tym momencie ja też nie ukrywam, że się trochę zagotowałem, no i tyle. No tak. Słuchaj, wracamy do nurkowania. Obserwuję Ciebie pod wodą, widzę jak wychodzisz z 90, ze 130, ze 160 metrów. I co mnie uderza osobiście, to kontrowersyjnie niskie zużycie gazu. Mówię specjalnie kontrowersyjnie, bo ono jest, powiedziałbym, wręcz nienaturalne. No, powiedzmy o liczbach. Wracasz ze 160 metrów, 162 metry dokładnie. Widzimy się, sprawdzam twój manometr. Na manometrze masz ile? 150 bar. 150 bar, czyli z Twina 2 razy 11. Zużyłem 50 atmosfer. Zużyłeś 50 atmosfer. Tak. Gdzie przepięcie miałeś na 90 metrze. Na 90 metrze. I czas denny miałeś około tam 2 minut, powiedzmy. Tak. I w stage'u travel został mi 100 bar w jednej butli 11-litrowej. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Nie wiem. Tak na poważnie, dawno temu, jak robiło się kursy nurkowania, bardzo duży nacisk był położony na ćwiczenia bezdechowe. I było takie ćwiczenie u nas w klubie, które polegało na tym, że się przepływało tylko 15 metrów pod wodą. Okay. I najpierw robiło się te 15 metrów z przerwą na 3 oddechy. Potem na 2 oddechy, a potem na 1. I wielokrotne powtórzenia. I chodziło o to, żeby ciało przyzwyczaić do tych 15 metrów na 1 oddech. Okay. A w płetwach, bez płetw? W płetwach, w ABC. W płetwach, ABC, okay. Tak. No i ja doprowadziłem to do takiego stanu, że już nieważne ile powtórzeń, tylko po prostu sobie pływam te 15 metrów. Nie ma znaczenia, czy mogę w nieskończoność, po prostu nie wiem. Okay. Doprowadziłem swój organizm w ten sposób treningiem do tego, że mnie to absolutnie nie męczy. Wydaje mi się, że wzrosła Ci też jakby odporność na dwutlenek węgla chyba dzięki temu, bo... Prawdopodobnie, słuchaj, no tak jak, nie wiem, weź maratończyka, czy dla niego, czy maratończyka, który biegnie 42 km, jak myślisz, czy jego męczy na przykład bieg kilometrowy? No nie. Pływak? Ale ja pamiętam, jakby, jak kiedyś piłkę wodną trenowałem, na rozgrzewkę musiałem kilometr przepłynąć. Ja wiem, ale na rozgrzewkę. Patrząc jakby przez pryzmat jakby wielunastu, dziesiątek już lat twojego nurkowania, uważasz, że ten element był jakby najbardziej istotny z punktu widzenia obniżenia ssaka? Nie. Ten w połączeniu z idealną pływalnością. Bez tego nie ma mowy w ogóle o fajnym nurkowaniu. Ta pływalność musi być wręcz doprowadzona do perfekcji. Okej. Okay. Powiedz mi, jak oceniasz zestawienie ryzyka nurkowania na 200 metrów z tym, co zyskujesz, nurkując na tą głębokość? Zestawienie ryzyka na 200 metrów z tym, co nurkujesz? No to jest ryzykowne, prawda? Tak, oczywiście. Czym ryzykujesz? Czym ryzykuję? Najtrudniejszy jest dojazd na miejsce nurkowania. Można przejść na Sokratesa w Warszawie niedawno. Albo nie przyjść, tak? Ojciec, który wypchnął dziecko i... Nie wiem, ale... Co my porównujemy? No wiesz, no mówimy o tym, że można tam zginąć. Można, wszędzie można. Oczywiście. Natomiast ja pracowałem w tym sezonie przez 4 miesiące w Manta Diving, w Chorwacji, na Wisie. I z perspektywy tego nurkowania 162 metry
to powiem Ci szczerze, że o wiele trudniejsze nurkowania robiłem w Chorwacji. O wiele. Bo to miałeś dłuższy czas denny, dłuższy, były to nurkowania wrakowe. Tak, jak na przykład wszedłem na jakiś tam wrak na 110 metrach i siedzieliśmy tam 25 minut na 110 metrach, to nurkowanie jest 2-3 razy trudniejsze niż nurko i dużo bardziej niebezpieczne niż nurkowanie na 160 metrów właściwie przy prostej ścianie, klepnięcie tego, rozejrzenie się, ok, popatrzenie co tam dalej w dół i tak dalej, i tak dalej. Rzeczone 2 minuty, no dobra, no to wracam. Okej. W takim razie jakby po co Ci to? Skoro wiesz, te nurkowania wrakowe są w jakimś sensie nawet można powiedzieć ambitniejsze, trudniejsze, to po co to klepanie głębokości? No właśnie Ci mówię, po to, żeby sprawdzić możliwości zejścia bezpiecznego, powtarzam, bardzo ważne słowo, bezpiecznego, z zasadami zostanie 1/3 gazów, czyli tak jak się powinno planować nurkowania techniczne. Nie 50 atmosfer, nie 40, nie 55, Czyli tylko 70 bar. W jakimś sensie na sobie chcesz zrobić eksperyment. Tak. Zobaczyć jak Twoje treningi, Twój sposób przygotowania, wyszkolenia, doświadczeń zestawić z tą głębokością i zobaczyć, czy to może być traktowane jako podłoże pod coś dalej, głębiej, czy jednak powiedzmy te 200 metrów to jest taki halast, koniec już. Nie, to nie jest tak, że to jest koniec. To jest to, co na razie zaplanowałem, bo ja nie wiem, może się okazać, że zjadę na te 200 metrów i nie wiem, 100 bar zużyję, czyli jeszcze jakieś możliwości zostaną. Okay. Ja chcę sprawdzić te możliwości, tylko tyle, ale czyli bezpiecznego jakby nurkowania. Okej. Powiedz mi, w tym procesie zdobycia, czy próby zdobycia tej głębokości, no w dużej mierze przeszkodził nam, można powiedzieć, rząd Egiptu, ponieważ dzięki konferencji jakiegoś tam kongresu afrykańskiego, która odbyła się w Szarmie, przez ostatnie 3 dni wszystkie nurkowiska w Dahab i na Synaju są zamknięte. Po prostu nie mogliśmy robić dalszych nurkowań, dalszych prób. Było to trochę niespodziewane i też trochę takie rozczarowujące, nie? Bo mamy jakieś emocje z tym. No tak, no zabrakło, były 2 dni, żeby jeszcze porobić, że tak powiem, większe głębokości, które były w planach. No ale, no, za przeproszeniem, jeżeli nie można, no to nie, no przecież. No tak. Powiedz mi, jak oceniasz ogólnie bazę, która Cię supportowała, czyli Planet Divers, jak z tej strony, takiej organizacyjno-logistycznej? To jest bardzo trudne pytanie, bo generalnie to jest tak, że baza to jest zbiór ludzi. To nie jest jedna osoba, to nie jest jedna rzecz. I teraz są osoby w tej bazie, które mi bardzo pomagały i jestem im niezmiernie za to wdzięczny. No, są osoby, które mi, powiedzmy sobie szczerze, nie były zbyt przychylne. Okej. I to jest, to są takie elementy chyba niepotrzebne. Bardzo niepotrzebne. To są też emocje, które są związane jakby z samym projektem. No nie powinny mieć jakby przełożenia na to. To jest tak, ja powinien mieć czystą głowę, z dala od problemów i skupić się tylko na tym, co chcę robić. A nie było tak. I to. Okay. I zostawmy to na razie. Okej, okay, będziemy. Tak, nie chciałbym po prostu więcej mówić. Jasne. Mamy tutaj parę rzeczy do wypracowania. Bo wiesz, ja też traktuję to osobiście jako taką platformę wiedzy, bo wiesz, asystowanie czy supportowanie przy takim personalnym rekordzie było fajną rzeczą i widzieć to, gdzie mogą być jeszcze te słabe strony, żeby to jeszcze wzmocnić, właśnie tą pracę przy gazach, przy logistyce, z lekarzami, tam jest sporo roboty. Ja codziennie miałem rano z 2 godziny biegania pomiędzy menadżerem bazy technicznym, no a blenderem. Ale to było niepotrzebne. No właśnie. To wszystko było niepotrzebne, to nie powinno tak cały być. Cały czas było jakieś wyjaśnianie czegoś, tu lekarz, tu coś i tu runtime, tu coś i tak dalej. Runtime, który ja przesłałem 3 miesiące wcześniej. No tak, bo miałeś approval danu, prawda? Na tak. To, na tak, to wykowanie. Na 160 metrów miałem. 160 metrów, tak. Że możesz tutaj robić, a i tak jakby były te problemy gdzieś tam. To było wszystko niepotrzebne, natomiast powiem Ci jedno. Widok z dołu całej grupy Waszej supportującej na różnych poziomach przy tej ścianie, w tym błękicie, to po prostu no tyłek urywa, po prostu.
To jest coś, czego też już mi nikt nigdy więcej nie odbierze. To jest moje. Super, cieszę się. Także bardzo, bardzo jestem Wam wdzięczny, naprawdę. Super, bardzo, bardzo mi miło. Ja w ogóle chciałbym podziękować Tobie za zaproszenie do uczestnictwa w tym projekcie. Chciałbym podziękować również zespołowi, który był ze mną, czyli Paweł Andrysiak, który supportował nas na Ormoxic Trimix na 60 metrach, Marcin Magdziarek oraz Jarosław Żydka, którzy byli ze mną na rebiderach na głębokościach 100-120 metrów. I poczekaj, bo jeszcze też była ta druga część mojej. No i była jeszcze bardzo... Czyli bardzo dziękuję Jarkowi Dawickiemu, Witkowi Gruchale i Darkowi Karczmarzykowi. Okej. Fajne przedsięwzięcie, fajny wyjazd, ciekawi nowi ludzie, fajne nowe przygody też można powiedzieć, bo trzeba to już teraz to trochę traktować tak. W formie jednej z kolejnych opowieści. Przepraszam, Darkowi Karczmarzykowi. Widzisz, no. Aż coś mi nie pasowało w tym nazwisku. To dwutlenek węgla. Myślę, że tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. 16 minut tam się wykręciło, więc mam nadzieję, że wytrzymaliście. Wrzucę jeszcze na sam koniec zdjęcia z tego zużyć gazów na poszczególnych głębokościach. Myślę, że będzie to fajny taki materiał dla Was do posłuchania. Ostatnie słowo? No. Plany na przyszłość? Wracamy w marcu. Wracamy w marcu. Bitwa trwa. Nie bitwa, po prostu. Dalej sprawdzamy. Na spokojnie. Na spokojnie, sprawdzamy. Z chłodną głową. Tak jest. Bez emocji. Sprawdzamy możliwości Twinseta 2x11. Tak jest. I głębokość to nie jest ten cel, który jest jedynym celem, bo jest to coś, co nie. jest jeszcze elementem. Raz zapas gazów jest celem. Zrobić nurka możliwie głębokiego na twinsecie zwykłym, zwyczajnym, bez żadnych, na żadnym większym, bezpiecznego nurka ze zużyciem 60% gazów. I tyle. Dzięki wielkie, powodzenia i walczymy w marcu. Oczywiście, że tak. Trzymaj się, hej.